Cześć, tylko kreatywna. Witam Was serdecznie na kanale. Dzisiaj w drugiej części hola lumpeksowego z Limanowej. Dzisiaj będą zakupy głównie z tekstylowo w Limanowej. I wiecie co, naprawdę oczywiście super rzeczy kupiłam. Pokażę Wam też trochę rzeczy, które wyprzedaję z mojej szafy, w związku z tym, że trochę zmienił mi się styl. I też pewne długości ubrań uznałam, że nie są do końca schlebiające dla mnie. Trochę pogłębiłam moją wiedzę na temat sylwetek i tak dalej. I mimo, że piękne są te rzeczy i bardzo, bardzo byłam w nich zakochana, stwierdziłam, że jednak może ktoś będzie w tym wyglądał jeszcze lepiej i po prostu pójdą dalej, bo naprawdę są też w idealnym stanie. Ja też bardzo często rzeczy noszę po raz, dwa i zdarza mi się, że stwierdzam już, że to nie do końca mój styl. Ale wiecie, no warto zawsze wypróbować. Także kochani, lecimy dzisiaj z zakupami właśnie z Limanowej i z moimi perełkami z wyprzedaży. I oczywiście, jeśli Wam się podoba tematyka lumpeksowa, lubicie styl, dobry styl, modę, również trendy jak najbardziej, lubicie grzebać w lumpeksach tak jak ja kocham, to zapraszam Was do zasubskrybowania kanału, będzie mi bardzo miło i oczywiście do polubienia tego filmu, bo naprawdę bardzo, bardzo jestem Wam wdzięczna, kiedy to robicie, bardzo mi to pomaga. Mój głos nie doszedł do siebie, więc też będę się streszczać. Pokażę Wam szybką relację z tych zakupów, właśnie z tego lumpeksu konkretnego. I lecimy już do mierzenia. Teraz czas na tekstylowo. Oczywiście znalazłam perełki. Pierwszy to żakiet z wiskozą w szkocką kratę, markowa sukienka biała z jeans, tutaj maxi sukienka z mango i piękna wiskozowa we wzory, maxi spódnica nowa z metkami, naprawdę jest świetna, słuchajcie. Byłam nią zachwycona, sukienka 100% jedwabna oraz balowa suknia w fajnym stylu i błękitne baleriny ze skóry, naprawdę też bardzo fajne i w super stanie były. No i oczywiście pokażę Wam najpierw akcesoria. Pokażę Wam akcesoria, które tam kupiłam konkretnie. A są to tak, buty baleriny w rozmiarze 40. Słuchajcie, to nie jest taka duża 40 w stronę 41,5, tylko raczej taka standardowa 47 po prostu. Bardzo ładne buty, słuchajcie, baleriny w super stanie. Od marki Fifth Avenue. Niebieski, piękny kolor mają. Oczywiście te balerinki są ze skóry, są na mnie dużo za duże, są w super stanie. Wiecie, tutaj, wydaje mi się, że tutaj producent, widzicie, tutaj takie są plameczki, to jest klej, po prostu chyba za dużo kleju się komuś nałożyło i tu na pewno nie jest to brudne, bo zobaczcie, te buty są naprawdę jak nówki w środku. Oczywiście ja je już wypielęgnowałam, zawsze sterylizuję obuwie, nawet jeśli jest praktycznie nowe albo całkiem nowe, mimo wszystko tymi sprayami specjalnymi do sterylizacji. Także pielęgnuję, czyszczę, myję w środku, także buty, które kupicie u mnie, na pewno nie będą zagrożeniem dla zdrowia. Druga rzecz, jest to piękna torba ze skóry, jest piękna, na tyle kolor mi się podoba, że chyba sobie ją zostawię, bo mam rzeczy w takich kolorach i patrzcie, jaka śliczna torba. I to jest Laura Di Maggio, włoska jakaś torba, naprawdę jakościowe wykończenia, ma takie nóżki, w ogóle jest w super stanie jak na... jak na torbę używaną ze skóry. Powiem Wam, że tego typu wielkościowe torby, takiej wielkości są dla mnie bardzo praktyczne. Ja sobie tutaj bym doczepiła jeszcze taki łańcuszek złoty, żeby ją nosić na ramieniu. Tak można, ale jest trochę mało miejsca. Super, super piękny kolor, taki jasny, jeansowy, taki chmurny błękit trochę. Do czegoś Wam oczywiście tu przymierzę, a może nawet do tego, co jestem teraz. No, jestem naprawdę zachwycona tą torbą i w ogóle bardzo rzadko tam są takie torby jakościowe, bo powiem Wam, że tam jest bardzo dużo toreb, ale te torby są zwykle jakieś takie sztuczne, takie dziadowskie, no tak szczerze. Kilka razy udało mi się ładne torebki tam kupić, ale na ten ogrom toreb okropnych, które tam zawsze są, to naprawdę trzeba mieć traf, żeby coś wygrzebać. Mam też torebki z mojej wyprzedaży, które Wam zaraz pokażę. Tymczasem jeszcze pokażę Wam inne rzeczy, które kupiłam. Jedna z tych rzeczy to jest cudowna spódnica nowa z metkami z Reserve. Słuchajcie, niestety jest w rozmiarze L, no po prostu nie mogę odżałować. Pokażę Wam zaraz tam szczegóły, nagrywki szczegółów. Jest tak piękna bawełna, cieniusieńka i ona ma taki bardzo ciekawy myk, że tutaj ma taki jakby otwór,
To nie jest otwór, bo to jest wszystko zszyte, tylko ona jest tak na zakładkę tutaj zrobiona. Wygląda zjawiskowo, zobacz jak ona wydłuża niesamowicie sylwetkę. Wkleję Wam tutaj tą stylówkę, jak chodzę w niej, żebyście zobaczyli. No niestety ona tutaj jest, ona jest L-ka, słuchajcie. Rozmiar L z metki. No spokojnie, może być do L-ki. No na S-kę po prostu ona tu jest zbyt taka bulczasta. Trochę deformuje biodra, więc dlatego u mnie koszulka na wierzch i pasek, żeby to jakoś trochę lepiej się tu prezentowało, ale i tak jest bardzo długa też, więc jeżeli ktoś ma mniej niż ja wzrostu albo nie lubi obcasów i chce nosić w lecie takie płaskie butki, to mniej niż 1,65 m trzeba by troszkę skrócić tą spódnicę pewnie. No ale to jest prosta spódnica o prostym kroju, więc tutaj chyba ze skróceniem też problemu nie będzie, chyba że ktoś jest wysoki, to może wtedy bez problemu nosić ją bez skracania. Wiecie co, ja po niej nie depczę, więc jak lubicie spódnicę do ziemi, no to okej, ale ja bym sobie ją osobiście chyba skróciła, bo to jest mniej wygodne. Ale jest przepiękna spódnica, naprawdę, no jestem zakochana. Coś tak ładnego, ładny krój, bardzo ciekawa. Pokażę Wam tutaj przebitkę z mojego takiego shortsa. Byłam w Galerii Krakowskiej ostatnio, oglądałam w Massimo Dutti taką spódnicę bordową. Bardzo podobny krój. Powiem Wam, że chyba ta nawet bardziej mi się podoba z kroju. Tamta miała piękny kolor, taki głęboko bordowy i też była z takiej mgiełkowej bawełny. Naprawdę bardzo, bardzo fajny styl. Mega mi się podoba. Także spódnica to jedna rzecz. I teraz mam jeszcze trzy sukienki. Jedna z tych sukienek jest w takim smart stylu, eleganckim i jest z jedwabiu. Marka Twin. Rozmiar to jest taki, ja bym powiedziała 40, 38-40. Teraz Wam pokażę szczegóły, bo naprawdę spódnica jest piękna. Tutaj był problem z halką od spodu, troszeczkę się tej halki przypruło, ale to się naprawi. 100% jedwab. Gruba tkanina jedwabna i do tego taki szancunek jedwabny, taka surówka. Patrzcie na ten cudny kolor. Niesamowicie classy, naprawdę, do jakichś eleganckich dodatków, no po prostu bajeczka. Ja postaram się ją zmierzyć, oczywiście będzie za duża, ale z jakimś paseczkiem czy z czymś. Pokazać Wam jej potencjał, bo szkoda by było nie, bo naprawdę, słuchajcie, sukienka jest mega. Mega, no i 100% z jedwabiu, to w ogóle się praktycznie nie zdarza. Bardzo ładnie wszyte, elegancko, pięknie wszyte zameczki. Zameczki dlatego, że tu jest jeden, a drugi, słuchajcie, jest taki, że by było łatwiej chodzić. Jest takie otwarcie z boku na nodze. Można to sobie zasunąć oczywiście, albo właśnie otworzyć i mieć taki lekki otworek, żeby było wygodniej nam chodzić. Piękna sukienka. Jeszcze jedna sukienka, która mi się bardzo spodobała, jest bardzo ciekawie uszyta. Jest to sukienka od Topshop. Sukienka z Topshopu, rozmiar 36. Jest to długa sukienka na wyższy wzrost. Chociaż wiecie co, ona jest asymetryczna, więc może być też na niższą osobę, tylko wtedy ta dłuższa część będzie trochę niżej zwisać. Ma takie zapięcie na szyi z przodu, taką wodę z przodu lejącą i ma taki dekolt na plecach, bardzo ciekawy. Więc trzeba by tu mieć patent, ja bym do tego nosiła po prostu stanik sportowy i się w ogóle nie przejmowała. Dlatego zaraz Wam zmierzę właśnie z takim sportowym stanikiem. Taka typowo letnia sukienka byłaby fajna też do kostiumu kąpielowego. Ja mam właśnie z żółtym takim stanikiem kostium i zaraz to przymierzę jako stanik, ten właśnie kostium. Naprawdę piękny wzór, zobaczcie jaka cudna sukienka. Myślę, że byłaby dobra na SM. Pod warunkiem, że zmieścicie się w pasie. A powiem Wam zaraz, ile ma w talii ta sukieneczka. Naprawdę śliczna sukienka. Bardzo ładna z wiskozy, oczywiście. Z wiskozy, bo ja sztucznych raczej nie kupuję rzeczy. Oprócz oczywiście vintage rzeczy czasem. Kolejna sukienka to jest taka prosta plażóweczka, raczej właśnie na taki niższy wzrost. NLY Trend, marka NLY. Rozmiar 34, to jest mała sukieneczka. Także pokazuję Wam, bo ma bardzo ciekawy wiskozowy materiał w takie listeczki. Jak ktoś ma mały rozmiar i niewielki wzrost, to może być coś fajnego, takiego nie, wiecie, nie krępującego na lato, właśnie na plażę. Bardzo fajna rzecz. Teraz są suknie wieczorowe. Pierwsza jest C&D Paris. Słuchajcie, wiskoza 88%, więc całkiem spoko. Taka bardzo balowa sukienka.
rozmiar, wiecie co, taki niekonkretnie. I co mi to mówi? Co mi to mówi? Muszę wam to przymierzyć, bo sama nie wiem, jaki to jest rozmiar. Wydaje mi się, że to może być albo między 36 a 40. Bardzo taka suknia z takim dołem balowym. Być może będzie do teatru, chyba że ktoś się połakomi. Ale naprawdę bardzo ciekawa. Ma taki błyszczącą tą wiskozę, bardzo taką bardzo wieczorową, miętą jakby. Jest połysk na tej sukni w ogóle. No i ma te boa z taką srebrną nitką na dole. No taka naprawdę balowa rzecz, słuchajcie. Ciekawa rzecz. Fajny krój, teraz są modne te takie węższe kroje koszulowe. Tak, jeszcze jedna rzecz z tego sklepu jest to żakiet. Żakiet z wiskozą, nie jest niestety w 100% naturalny. Jest to żakiet w rozmiarze M marki Crop. Ale ma bardzo ciekawy kolor i wzór. Bardzo teraz będzie modna kratka. W ogóle Dior. Dior ma teraz w następnym sezonie, czyli jesienno-zimowym, taką całą kolekcję ze szkocką kratą. Inspirowane szkocką królową, Marią Królową Szkotów bodajże, o ile dobrze pamiętam. W każdym razie bardzo ładny kolor, bardzo fajny styl żakietu. Niestety chyba podszewka jest sztuczna, ale żakiet ma super kolorystykę. Będę go pokazywać pewnie właśnie w filmiku z trendami na jesień-zimę, więc pewnie będzie do sprzedania później trochę, bo muszę zdążyć nakręcić te trendy i właśnie filmik inspirowany Diorem, więc na pewno w lecie taki filmik pod koniec lata jeszcze zobaczycie. Ale marynarka naprawdę bardzo ciekawa. I w modnym kroju. Kochani, no i teraz pokażę wam rzeczy, które odsprzedaję, które będziecie mogli sobie też zamówić u mnie. Jeżeli chcecie, to piszcie na maila moda.kreatywna@gmail.com. Dużo rzeczy też jest na moim Vinted, które jest podlinkowane w opisie pod filmem. Także zapraszam serdecznie. Sprzedaję dwie sukienki, które są naprawdę piękne. Jedna to jest sukienka w rozmiarze takim SM od marki Peacock. Bawełna indyjska, ale jest to śliczna sukienka. Sukienka z długim rękawem, takim szerokim, ze srebrną nitką. Ona jest taka do pół łydki. Dlatego myślę, że albo powinna być dla kogoś niższego i być już dłuższa trochę, albo powinna być to sukienka na kogoś wysokiego, tak tuż za kolano. I wtedy może te proporcje byłyby trochę lepsze. No piękna jest ta sukienka i bardzo, bardzo podoba mi się ten materiał. No jest trochę taka jak z baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Tak, i do niej jest torebka, więc jakby ktoś chciał mieć gotowy outfitik, to taki outfitik też wam mogę tutaj polecić. Piękna torebka jak nowa, naprawdę raz ją miałam na sobie, właśnie do tej sukienki. Jest z bawełny, z takimi lustereczkami. W środku jest lawenda. Sorry, ale włożyłam tam lawendę, bo ona wisiała w szafie. Bardzo piękna. Także można sobie zamówić sukienkę oraz torbę od razu. No i jeszcze jedna sukienka, która nie wygląda na mnie za dobrze, a tylko dlatego, że miałam zdjęcia w niej w Hiszpanii i wiecie co? Nie wiem, może wtedy, jak się jest bardzo opalonym, to wygląda mnie jeszcze nie tak źle w tej sukience, ale ja mam za szerokie barki do tego typu sukienki, która ma tak wąsko ramionczka. A jest to taka sukienka spokojnie w rozmiarze od S do M, z jedwabiem na wierzchu. Piękna. Tutaj jest metka, jest chyba napisane Made in Italy, tak, dokładnie. No i na wierzchu jest właśnie jedwab, wiskozowa podszewka, bardzo fajna, leciutka, czarna sukienka na lato, naprawdę super. I bardzo w ogóle, bardzo mi się podoba ta sukienka, ale po prostu naprawdę nie czuję się w niej komfortowo. Mam wrażenie, że ona poszerza optycznie po prostu moje ramiona. To jest chyba sukienka dla takich osób, co mają takie bardzo kobiece, wąskie ramionka i wtedy te ramionczka takie wąsko wyglądają po prostu ok na nich. Mam jeszcze właśnie akcesoria dla was i jedną rzecz do domu. Mam kilka torebek takich jasnych, więc postanowiłam, że tą taką kremową, ona jest taka mleczno-kremowa, taki krem vintage, że ją sprzedam. Torebka ze złotym okuciem. Widzicie? Złote okucie, skóreczka naturalna, paseczek, typowa taka vintage torebka, ale naprawdę w pięknym stanie. Od Salisbury's. Obszycie jest materiałowe, prawdziwa skóra, widzicie? Czyściusieńka.
piękna torebka, prawdopodobnie jest też właśnie z lat, tak wydaje mi się, że 70. Tak mi się wydaje. Naprawdę śliczna torebka, bardzo ładna na lato, jak ktoś lubi kremy, beże, to elegancka i taka, no, ponadczasowa, bardzo, bardzo ładnie wykonane są te wszystkie detale tutaj, więc też polecam bardzo tą torebeczkę. Jeszcze jest jedna torebka, którą się odsprzedaje ze względu na to, że tego koloru mam za dużo już. Mam kilka rzeczy w tym kolorze i stwierdziłam, że tą torbę po prostu najmniej noszę. Ona jest taka półsportowa. Już Wam powiem dokładnie. To jest skóra naturalna ze złotymi okuciami. Tu jest gdzieś firma. Depeche EU. Marka Depeche. Możecie sobie sprawdzić. Depeche się pisze. Tak jak Depeche Mode, ten zespół. Regulowany pasek i to jest taka torba, która się tutaj trochę zgina. Ma bardzo dużo przegródek. W ogóle bardzo ładnie wykończona, takim w środku rypsem. Piękny kolor, biskupi fiolet taki. Tu jest dużo kieszonek. Tu są takie jeszcze kieszonki na małe. I w środku też jest bardzo praktyczna. Mnóstwo przegródek ma właśnie. Całkiem spora torebka. I naprawdę piękna. O, do tego się Wam przymierzę, bo pasuje mi teraz kolorem akurat do tego stroju. O, idealnie do tego paska pasuje. No ale tak jak mówię, ja mam taką torebkę w podobnym kolorze. No i po prostu rzadko noszę tą torbę i szkoda, żeby leżała, a jest naprawdę w fajnym stanie. Także bardzo polecam, kto by chciał taką w ładnym kolorze skórzaną torebkę, to mam dla Was. Odsprzedaję, słuchajcie, nowe, nigdy nie używane zasłony z takiego sari bawełnianego i jeszcze z metkami. Przecięłam na pół, tu jest metka, dry clean, no, oczywiście, że można prać tylko w tych, z tymi chusteczkami. To jest napisane, że tu jest, słuchajcie, Jamadani Sari, Sari Jamadani i jest to bawełna, bardzo ładny wzór, jak ktoś by chciał takie firanko zasłony, czyli coś, co przysłania nieco, ale jest takie lekko mgiełkowe, to zobaczcie, piękny kolor, tu się jakiś papro przyczepił z ogrodu. Piękny wzór. Takie nowoczesne z jednej strony, z drugiej są takie... No materiał jest przecudny po prostu, przecudny. Ja myślałam, że je tutaj zawieszę, ale tu jednak potrzebuję białe tło, wiecie, do kręcenia filmów. Kolor nie jest dobry, ponieważ zakłóca też... po prostu zakłóca światło w filmie, więc muszę po prostu mieć tu biel. Natomiast zasłony są piękne i nowiutkie, nieużywane. Druga jest podobna, tylko ta druga ma na dole jeszcze taki wzór, więc jedna zasłona, tak jak sari u dołu, miałaby taki dodatkowy, jeszcze piękny, biały wzór na dole. Więc jeśli chcielibyście, to Wam oczywiście podam długość, ale to są takie mniej więcej długości właśnie typowych zasłon, to sari jest. I kochani, to już wszystko na dzisiejszy haul. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, zobaczycie jakieś teraz z wakacji filmiki, jeden pewnie będzie taki bardziej relacją z wakacji, a kolejny czwartek będzie pewnie już haul z wakacji, bo na pewno też będę gdzieś jeździć i szukać czegoś, także czekajcie na te filmy i widzimy się już po wakacjach w takich regularnych filmach, pod koniec lipca wracam już z wyjazdu i będziemy lecieć z materiałem. Kochani, bardzo serdecznie Was już teraz pozdrawiam i życzę Wam miłej niedzieli i do zobaczenia!